z rzeczy świata tego ostaną tylko dwie. Dwie tylko. Poezja i dobroć. I więcej nic. Poezja Cypriana Kamila Norwida rozbrzmiewała tego roku w całym polskojęzycznym świecie, a dobroć norwidowska płynęła w nasze serca i umysły. W roku Norwida dano nam możliwość głębszego i szerszego spojrzenia na dzieło wielkiego pisarza emigranta. W poprzednich odcinkach staraliśmy się pokazać ślady Norwida w Londynie. Odwiedziliśmy m.in. ulicę, przy której mieszkał. Obecnie trwają starania Związku Pisarzy o umieszczenie tam tablicy pamiątkowej. Trafalgar Square, po którym spaceruje w grudniu 2021 roku, przemierzał Norwid wiele razy, zapewne kontemplując bezduszny imperializm, o czym może świadczyć wstrząsający i przepiękny zarazem londyński utwór Larwa. Oswajanie Polaków z twórczością Norwida trwało wiele długich lat. Stosunkowo wcześnie doceniła ją emigracja polska osiadła w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Upodobali ją sobie szczególnie młodzi poeci, wykształceni na brytyjskich uniwersytetach, skupieni wokół pisma Kontynenty. Bogdan Czajkowski, Adam Czerniawski, Bolesław Taborski, Florian Śmieja, Jan Darowski, Mieczysław Paszkiewicz. Norwid stał się dla nich polskim Eliotem. W jego utworach znaleźli nowoczesność i prekursorstwo w poezji. Z tym wzorowaniem się na poezji Norwida przyszło jeszcze coś bardzo pożytecznego dla literatury polskiej, a mianowicie przekłady Norwida i popularyzowanie go w kulturze anglosaskiej. Prawie wszyscy z wymienionych tłumaczyli jego wiersze, prozę i dramaty. Norwid Emigrant był ważny dla powojennej polskiej emigracji. W poprzednich odcinkach była mowa o książkach Norwida, wydanych po raz pierwszy w Anglii, o ich wydawcach Krystynie i Czesławie Bednarczykach z Oficyny Poetów i Malarzy i o zapomnianych już norwidologach Zbigniewie Zaniewickim oraz Kazimierzu Sowińskim. Teraz czas na postscriptum o osobistych odczytaniach Norwida. W 1954 roku otrzymałam od ojca tom wierszy Norwida Vademecum z dedykacją mojej madzi na gwiazdkę 1954 roku Ojciec. Książka była pięknie wydana przez Oficynę Poetów i Malarzy. Miałam zaledwie kilkanaście lat, ale czytałam te wiersze, chociaż oczywiście nie wszystkie rozumiałam. Ale poezja Norwida przemawiała do nas w tym czasie. Norwid czuł się wygnańcem, tak jak my, którzy z tęsknotą myśleli o kraju, do którego nie mogli wrócić. A on tak pięknie to wyrażał. Z przejęciem czytałam dla siebie i recytowałam na różnych polskich spotkaniach do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Książkę podarowano mi przez mego ojca tyle lat temu, cenię do tej pory, jak jakiś skarb. To bibliofilskie cudo zostało wydane przez Oficynę Poetów i Malarzy. W niewiele lat później zaprzyjaźniłam się z jej wydawcami Krystyną i Czesławem Bednarczyk. Przyjaźń nasza, dla mnie jedna z najważniejszych, trwała do grobowej deski. Można powiedzieć, że połączył nas Norwid i mój mądry ojciec, który blisko 70 lat temu podarował mi na Boże Narodzenie Vademecum. Kiedy otrzymałem w prezencie Norwida żywego tę książkę, strasznie się, wielce się ucieszyłem, ale no, czytałem to lata temu. No może nie aż od razu w pierwszym roku po wydaniu, ale 30-40 lat temu czytałem i po prostu inaczej czytałem.
i Norwid tu w tym ujęciu Terleckiego jest naprawdę, można powiedzieć, pełnobrzmiący. Kiedy on takiego zdania w którymś momencie używa, mówi o Terleckim, że człowiek na pół głuchy, bo tak rzeczywiście było z Norwidem, pisze takie arcydzieło, to jest światowej miary arcydzieło, do wtóru muzyce Chopina, która jest muzyką światową bez wątpienia. Muzykę Chopina znają wszyscy na świecie, bo nie trzeba jej przekładać na języki, wystarczy nauczyć się grać, ale nie wszystko się da opanować w tej muzyce, bo rubato to tylko genialni ludzie, którzy czują polskiego mazurka, polską muzykę, polskie rytmy, wiedzą, że te rytmy można łamać, można zmieniać, nie nudzić jakąś taką monotonią. Norwid był właśnie takim poetą rubata i Terlecki to doskonale widzi. Ten człowiek mówi, słyszy, oczywiście słyszy uchem wewnętrznym, które jest o wiele subtelniejsze i wiele doskonalsze. I ani na moment się nie zestarzały te rytmy, jak nie zestarzał się Chopin, jak nie zestarzał się Terlecki. Ten Terlecki, Tymon Terlecki. Od 40 lat to dzieło przykuwa moją uwagę i absorbuje też przy okazji innych, którzy kochają Norwida, mianowicie Wademekum. I tu jest wspaniały esej norwidowe Pójdź za mną. Ja oczywiście jako młody, gniewny polemizowałem z Gomulickim, polemizowałem z kim się dało i też z tym pójdź za mną. Chodź ze mną, noś mnie przy sobie. To nie jest powołanie Jezusa, to jest powołanie Norwida. On był głęboko człowiekiem wierzącym, prawdziwym takim poetą chrześcijaństwa. Mógłby być spokojnie uznany obok Dantego za jednego z największych poetów chrześcijańskich, bo nie była to tylko jakaś wersja poetycka chrześcijaństwa. On był po prostu wyznawcą najzwyczajniej. I na pewno nie przyszłoby mu do głowy cytować słów Pana Jezusa powołujących apostołów, bo aż tak wysoko, mimo że romantycy bardzo wysoko siebie nosili, to on był jednak skromnym człowiekiem przy całej swojej dumie arystokratycznej, która drażniła bardzo wielu. Więc jest to chyba chodź ze mną, miej mnie przy sobie. Terlecki właśnie to pokazuje znakomicie w tym eseju. Przeczytałem go po raz kolejny i ze zdumieniem zauważyłem, że trzeba czytać po latach pewne rzeczy. W roku 1989, będąc na krótkim stypendium w Londynie, gdy byłem początkującym norwidologiem, odwiedziłem oficynę poetów i malarzy państwa Krystyny i Czesława Bednarczyków. Rozmawialiśmy oczywiście o książkach. Zacząłem pytać o Norwida i od nich dowiedziałem się, że w St. Leonard's on Sea mieszka wydawca tomów pism politycznych i filozoficznych. Wiedziałem, że kto to jest ogólnie, ale nie wiedziałem, że będę miał możliwość spotkania i rozmowy z sekretarzem Miriama. Byłem trzykrotnie w domu państwa Zaniewickich. Spotkałem się z serdecznym przyjęciem. Pan Zaniewicki przekazał Zakładowi Badań nad Twórczością Norwida Kuhl wszystkie swoje książki, także całą paczkę pism politycznych, filozoficznych, którą jeszcze miał w domu. Zostawił sobie jedną tylko książkę, oprawiony w skóry wybór wierszy Norwida Przesmyckiego, który w czasie wojny kupił w obozie jenieckim za 200 papierosów. Kilka słów o Zbigniewie Zaniewickim. Bez niego tego dzieła by nie było. Jest to postać niezwykła, którego biografia związana jest z najważniejszymi wydarzeniami XX wieku w historii Polski. Urodził się w 1903 roku. Jako młody człowiek brał udział w obronie Lwowa. Brał udział w III Powstaniu Śląskim. W 20 roku w obronie Warszawy. Później przebywał za granicą. Był na statku
pierwszym polskim okręcie żaglowym, który przekroczył równik w drodze do Brazylii. W Brazylii miał różne awanturnicze przygody. Potem wylądował w Paryżu, prowadził kabaret z dwoma Rosjanami. Wrócił do Polski. W Polsce zajął bardzo ważne stanowisko sekretarza Komisji do Spraw Kontaktów Intelektualistów z zagranicą. Recenzował podręczniki wydawane za granicą, części dotyczącej Polski. Organizował konferencje, pisał sprawozdania działalności intelektualnej. W ramach swojej pracy zetknął się z Przesmyckim. Przesmycki zajmował się wtedy kodyfikacją prawa autorskiego, stąd w Pałacu Staszica, gdzie urzędował Zaniewicki, zaczęli się spotykać. Ta znajomość na bazie obowiązków służbowych zamieniła się w miłość wspólną do Norwida i we wspólną pracę nad edycją jego dzieł. W roku Norwida żyliśmy poezją autora Białych Kwiatów i Czarnych Kwiatów. Wypada przypomnieć kilka wydarzeń znad Tamizy. W kwietniu staraniem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i Związku Pisarzy odbyła się trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Cyprian Kamil Norwid, wczoraj i dziś, w dwusetlecie urodzin poety emigranta. Zainaugurował ją wykładem profesor Kazimierz Braun, a obok plejady znanych norwidologów, kilku wystąpiło w naszych odcinkach, odbył się wernisaż wystawy wirtualnej Norwid Szkice. Wydawany w Londynie pamiętnik literacki zamieścił w tomie czerwcowym i grudniowym dwa bloki norwidowskie, prezentując przy tym kilka znakomitych esejów i nowych tłumaczeń wierszy Norwida na język angielski. Odbywały się też sympozja, recitale poetyckie. Rok Norwida kończymy nie tylko rozmiłowani w poezji czwartego wieszcza, ale i wzbogaceni o jakże aktualną dziś mądrość sentencji norwidowskich. Oto kilka. Nie umiemy się różnić pięknie i mocno. Gorzki to chleb jest polskość. Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Przyszłość korektorka wieczna. Nie stargam cię ja, nie, ja uwydatnię. Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala, czy ten, co mówić o tym nie pozwala? Nikt nie zna dróg do potomności.